Nauczycie się, jak sprawić, że wasze strony będą interaktywne. Zaczniecie od prostych stron z HTML i CSS. Będziecie je zmieniać za pomocą JavaScript. Włączycie gry słowne, pokazy slajdów, stale ładującą się galerię lub aplikację do rysowania. Zrobicie dosłownie wszystko, co widzieliście w sieci. W tym celu będziemy używać języka JavaScript. Możecie się pogubić, jeśli już się go uczyliście i używaliście inaczej. Ten język powstał, by współpracować z przeglądarkami i tworzyć interaktywne strony. Dziś używamy go w różnych środowiskach. Wspomaga serwery obsługujące strony i przechowujące dane użytkowników. Można w nim pisać skrypty do obsługi obrazów. Pomoże przetworzyć dane w arkuszu kalkulacyjnym. Przyda się nawet do kierowania robotami. Jeśli uczyliście się JavaScript w Khan Academy, to poznaliście środowisko Processing.js i robiliście rysunki oraz animacje. Ucząc się gdzie indziej, np. w Code Academy, mogliście poznawać ten język z wierszami poleceń. Każde środowisko ma swoje funkcje i zmienne globalne. Na przykład w Processing.js jest wiele funkcji do rysowania i animacji. Fill, ellipse, mouse clicked i tekst. W środowisku stron www przeglądarki zapewniają funkcje konieczne do modyfikacji stron. Na przykład getElementById, setInterval oraz addEventListener. Tutaj dowiecie się o tych funkcjach i nie tylko. Będziecie ich używać, a wasze strony staną się fantastycznie interaktywne.